Jeśli w to kliknąłeś, to albo ty palisz, albo twoi znajomi palą, albo po prostu jesteś ciekawy, jak bardzo te wszystkie osoby są teraz w ciekawej sytuacji. No, takiej bardzo ciekawej sytuacji. Takiej sytuacji, że ja na waszym miejscu już bym nigdy nie tknął papierosów, bo zapewne tylko takie palicie, bo to jest takie cool, fajne, mega. Bo ogólnie jest sytuacja taka, że ostatnio natknąłem się na artykuł, w którym zauważono, że skład e-papierosów, a dokładniej te związki chemiczne, które w nich są, powodują chorobę. I ta choroba nazywa się Ewali. A to Ewali oznacza, że nie będziecie mieli życia. Ale jak to? Przecież to pewnie małe rzeczy. No już wam to wszystko, co zobaczyliście, przeczytam. Do objawów Ewali należą duszności, kaszel, ból w kratce piersiowej, gorączka i dreszcze, biegunka, nudności i wymioty, tachykardia, czyli szybkie bicie serca. Okej. Okay. Czyli napierdziela ci serce, no i w sumie nie masz co z tym zrobić. No i masz szybki i płytki oddech, czyli nie umiesz oddychać, czyli cały czas się dusisz, no bo masz duszności. Gratulacje! W tym momencie jesteś wrakiem człowieka. I najlepsze jest to, w sumie najgorsze, że to nie tak, że to są objawy i już koniec. Nie. Bo jeszcze w najgorszym przypadku możesz od tego umrzeć. Albo zostać wyleczonym, bo to jest wyleczalne. W szpitalu. A co po szpitalu? No, po szpitalu objawy depresji, lęku czy stanu pourazowego, upośledzenie funkcji poznawczych i długotrwała niewydolność oddechowa. No, naprawdę to zostawia po sobie ślady w organizmie. Już nie mówiąc o tym, że może się zdarzyć tak, że twoje płuca będą w ogóle do wywalenia. Dlatego mam tutaj apel do osób, które jeszcze nie próbowały. Naprawdę nie próbujcie, to smakowe powietrze nie jest tego warte. I wywalone, że ludzie to lubią, że ludzie to promują, że jakby oni w tym chodzą, oni z tym chodzą, oni to papują, chwalić to wszystko naprawdę. To nie ty będziesz w szpitalu. I nie rób sobie powodu, żeby być w szpitalu. Mam nadzieję, że wam się uda. A osoby, które w tym są, z tego wyjdą. I trzymajcie się. Cześć, cześć.